Bo to jest szczególny dzień. Dzisiaj mamy Wielką Sobotę. I jak wiecie, Pan Jezus spoczywa dzisiaj w grobie. Gdzie ten grób jest? Taki symboliczny w naszym kościele. Kto mi powie, gdzie? W którym miejscu? Tam, tam. Gdzie? Dokładnie tam. Zobaczcie. W tamtą stronę się odwróćcie. Tam widzicie? Tam. Moi kochani, Wielka Sobota to jest taki szczególny dzień, kiedy my przynosimy koszyczki do kościoła. Tak patrzę, pięknie, niektóre przystrojone. No różne rzeczy tam są, przeróżne. Kto z Was powie, co przyniósł w swoim koszyku? Tylko umówmy się tak, musicie tu podejść bliżej do mnie, tak? Bo ja tam nie wyjdę, bo mi koszyczek stanę. Chodźcie. No śmiało, śmiało, śmiało. No bliżej, jeszcze bliżej. Jajka, kiełbasa. No ale tu są jeszcze inne różności. Chleb i baranek. Chleb i baranek, bardzo dobrze. Co jeszcze? Sól. Jeszcze coś macie do tego, co nie zostało wymienione? Masło, jajka. Pieprz. Proszę. No też ciekawe. Jeszcze coś, co nie zostało wymienione? O super, to teraz słuchajcie, pytania ze 100 punktów będą takie. No przynosimy jajka, dlaczego? No bo zobaczcie, że wszędzie się mówi, że święta wielkanocne kojarzą się z jajkami. Dlaczego jajka? No bo zobaczcie, to jest jakby taki wiodący symbol świąt wielkanocnych, tak? To jest taka tradycja. Po pierwsze, to jest tradycja, ale jeszcze dlaczego? To znak życia. Zobaczcie, z takiego małego jajeczka, tutaj macie niektórzy bardzo ładnie pomalowane, no wylęka się kura mała, tak? O, zobaczcie, takie małe jajeczko, pięknie udekorowane, śliczne jest. I z tego może się urodzić życie. Widzieliście takie małe kurczaki kiedyś? Przepiękne są, żółciutkie, piękne. No dobra, słuchajcie, a przynosimy też co? Zobaczcie. To jest taki mini chlebek, tak? Ale przynosimy w koszyku chleb. Dlaczego? Następne pytanie ze 100 punktów. Aha. Kto mi powie? Chodź tu bliżej, tak? To jest płatki. Ślicznie, no po prostu piękna odpowiedź. Zobaczcie, Wielki Czwartek. Pan Jezus połamał chleb, zamienił go w swoje ciało i dał swoim uczniom, tak? Ale przynosimy jeszcze sól. Dlaczego sól? Jakie właściwości ma sól? No oczywiście oprócz tego, że jest słona, to wszyscy wiemy, tak? Jakie ma właściwości? Też. Ale co ona robi na przykład z mięskiem? Konserwuje, tak? Nadaje smak. I Pan Jezus, Jego Słowo też ma być czymś takim, co nas będzie tak wewnętrznie umacniało i będzie sprawiało, że będziemy rzeczywiście wspaniali tak w środku, w naszym sercu. I jeszcze ostatnie pytanko. Jest też wędlina. Różnego rodzaju, tak? Od jakiejś kiełbaski, potem inne rzeczy. Dlaczego? Bo tu nawet niektórzy mają, muszę to pokazać, nie wiem co to jest. Chyba kiełbaska taka mała, ale nawet z kurczakiem i z napisem Wesołych Świąt. Super, czego to ludzie nie wymyślą. Ale fajna sprawa, podoba mi się to. Dlaczego wędlina, słuchajcie, jak myślicie? Dlaczego? To jest symbol baranka paschalnego. To jest taka trudna odpowiedź, ale którego zjedli Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu. Słuchajcie, teraz poświęcę te wasze pokarmy, które tu przynieśliście. Za chwilę wypowiem taką specjalną modlitwę. Prosimy, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny, które dzisiaj przynieśliśmy. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed lękowi śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posilenie. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas
świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Duchu Świętym, dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś ludzi słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i odbyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy, dzieląc się nimi w gronie rodziny bliskich gości, mogły się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Thank you.